No i siema w sobotę. Już mam jeden sygnał, podjechałem na takie pole. Takie krzaki jakieś. No i za mną podjechał też poszukiwacz. Także zaczynamy. Ja miałem sygnał na Polmos. Szukamy. Tu jest Lutus Halter 71. Widzimy się przy sygnałach. Sygnał 81. Taki kawałek jakiegoś przewodu, rurki, coś. Na bogatości było tu na polu widać. Jeden z cenniejszych polmosów. Nie popierdółki. Tu się działo. Jest, Lutus trafił grosika. I między wojnę. Super. A ja trafiłem taką blachę. Nie wiem co od czego. Za chwilę kolega podejdzie. To pokażemy wam. Super, super strzał. Super mega strzał. Między wojna. No, już była opcja, że mamy medal. Że Lutus trafił, ale patrzcie, jak wychodziło z dołka, jak musiało być. No ganz neue by był medal. Ale to chyba od zegarka. Ale dla takich chwil się kopie właśnie. Super. Jest miedziany nit. Sygnał 75. Git majonez. Taki placek wyskoczył, łowiany chyba. Może coś to było. Idę zapytać kolegi. Co to może być twoim zdaniem? Taki placek. Są nowiny. To idziemy sprawdzić. Jest guziczek. Ja przed chwilą miałem coś takiego brzydkiego. Wow. Wow, jaki stan ma łóżko. Na bank ma łóżko. Super strzał. Kurczę. Chcesz szczoteczkę? Komisyjnie, jest. Jak ono się fachowo nazywa? Kriegsmarine. Kriegsmarine, super. Teraz moja kolej, żeby coś znaleźć. Super. Po tym guziczku u kolegi u mnie jest pieniądz. 5 ziko PLR. 70 równo sygnał. Data 76. Jest dobrze. Mam czas. Czas, mam mało czasu. Muszę jechać za niedługo. Ale jeszcze pochodzimy chwilę. Taki makaron aluminiowy. Głęboko. Sygnał niegłęboki, nogą dosłownie kopnięty. 44. Jest monetka. Ale jeszcze nie wiem jaka monetka. Wy też nie wiecie. To się dowiemy za chwilę. Czyszczę i pokazuję, czy to nowożytne. Chociaż biło jak na folię aluminiową. Za chwilę sprawdzimy. To jest 10 groszy z roku, nie wiem dokładnie, ale tak mi się wydaje, 1949. Ładna monetka. I super. Idziemy dalej. Jest kolejna moneta. Chyba fenole zajechane wyczyszczę. Fenole? Tak, 10 fenoli. Cynkowe tak. No i git majonez. Jeszcze nie podniesiony przedmiocik w kształcie monetki. Patrzcie. Podejdziemy do niego fachowo. Żeby nie niszczyć. A, monetka. Widzieliście to? Była monetka niby. A jest coś chyba inkszego i fajnego. Coś od lampy naftowej, ale pionowo leżało, mówię, ale uparta moneta. Czekajcie, wyczyszczę. Super fant. I już jest wyczyszczone. Fajne to to. Ale co oznacza ten tutaj wzór? Czy go trzymam dobrze, czy źle? To nie wiadomo. Na takich polach. A wygląda jak pieniądz. No i gites. To też jest fajne. Nie ma co narzekać. Są fanty. Dobra, lecę dalej. Sygnał 79. Niegłęboko. Jest kawałek sztućca. Ale mi się podoba. Taki dosyć masywny.
i go będziemy czyścić. Znaczy ja go będę czyścił, bo wy nie macie jak, bo ja go tutaj mam w łapkach. Kawał sztućca. I tu coś jest napisane. Nie jestem znawcą w tym, ale się wydaje, że mogło być pozłacane. Co się okaże? Co tu jest napisane? Poka poka. Doczyszczę, przeczytam i później zobaczymy. Coś tu jest. Jakieś bicie. Jest bicie, ale albo symbol producenta. Super ogólnie. Szkoda, że nie cała łyżka, czy widelec, czy łopatka. Sygnał 78. Jeszcze w grudzie. Jakiś ładny polmos. Stary 1884. Myk do kieszeni. Jest sygnał jakby na monetkę, ale to będzie guzik. Taki guziczek. Także jest troszkę drobiazgów. Fajnie jest, wypad. Poznałem nowego kolegę, poszukiwacza. I sobie tu ptamy. W stronę auta już. Bo trzeba iść coś popracować jeszcze chwilę. I już na podsumowaniu. Zacznę może od Bartka rzeczy. On się pozamiatał. Najlepsze fanty dzisiejszego dnia to są tutaj właśnie monetka i ten guzik. Lutus Alter 71. Tak to wygląda. Żelastwa i śmieci ja przytulałem. Też od Waldiego dostałem. Tu się długopis jeszcze na koniec trafił. Polmosy. Stary termometr. Kapsle. A tu jest fajna, ciekawa rzecz, ale nie wiadomo, o co chodzi tutaj. Dalej mi się to podoba, ale nie wiem, co to jest, ale zwykły placek, nie? Zwykły placek. Zwykły placek. Waldi rozwalił system ci między wojną i tym buziorem w stanie zajefajnym. U mnie też monety później wyskoczyły. To się okazało, co? A to było 10 groszy. To było dycha Adolfowa, jak to Mustafa mówi. Z cynku czy coś, nie? To ja, tak, cynkowa. Gaciowiec mi wpadł. Znaczy chyba nawet nie gaciowiec, ale się nie znam. To ładne jest. Pokrętełko. No i ta łyżka z datą. Chyba data 1856. Chyba, że ktoś coś. Bo jest ładne. Nabicie tutaj. Na tyle. Do następnego.